Tak więc siemaneczko, z tej strony Venturo, witam was w kolejnym odcinku z Gospodarczej Prywaty. Jest dzisiaj ze mną Giusz. Siema. Także w dzisiejszym odcinku zwozimy sobie belki, nie tym razem siana, ale słomy. Pod ostatnim odcinkiem zostawiliście przeszło 200 łapek, za co wam serdecznie dziękuję. No jeśli pod tym też bijecie tyle łapeczek, no to będziemy lecieć ogólnie z następnym odcineczkiem dla was. Tak jak widzicie, no akcja zbieranie słomy tutaj z pobliskiego tego pola, co mam przy farmie, to zwożę sobie tak tutaj turem, bo szkoda mi to ładować i za chwilę, o Jezu, po kamieniu, łabarze, z kim? O Jezu! Cała pieruny pokrzywiona. Tutaj na pobliskim tam właśnie polu to sobie tutaj tak powoli poukładam. W ogóle nie wiem czy ja wam pokazywałem, ale tutaj za chwilkę wam w sumie pokażę, jak ułożyliśmy tutaj te siano, bo chyba nie pamiętam, żebym wam pokazywał to. Tak, tutaj mam już siano przygotowane, składowane właśnie już na zimę dla krówek, które tutaj będę miał. O, Pimpuj sobie biega, jak widzicie, pilnuje siana. No, także tak to tutaj wygląda. Jestem dzisiaj tylko z Giuszem, ponieważ no wiadomo, jest okres już prac polowych w polu i też każdy tutaj z chłopaków coś zawsze też ma do roboty, a ja tutaj z Giuszkiem miałem akurat chwilę czasu, żeby nagrać. Dlatego, żeby nie marnować czasu, nagram ja i na kolejny odcinek będzie Giusza, link do chłopaków tam właśnie jest w opisie. Także tutaj jak widzicie, sąsiad Giusz to sobie tu zbiera belki. Pozazdrościł takiego sprzętu mojego, to patrzę, jak kurde zbiera te. Aha, byś chciał taki, nie? Aaa, to amerykański człowiek, bo to robota idzie jak trzeba. Możecie mnie zaraz ukarać, że znowu zbierania słomy, znaczy belek, ale no takie mamy akurat pracę, a też chcę wam pokazać, jak tutaj się to powoli wszystko przebiega, tak, żeby poza koleją szło. I gdy pozbieramy, generalnie tutaj wszystkie już baloty będą poskładowane, wtedy już do mnie przyjeżdża za akcją kiszonka. No i też będziemy mieli tutaj roboty z tym, bo wiecie, no jednak tutaj dwie osoby to minimum do właśnie kiszonki, żeby to ogarnąć. No i tak to właśnie tutaj u nas wygląda. Nie wiem czy mówiłem, ale nie, mówiłem chyba, że 200 łapek wbite, tak? No, no ja już, wiesz, czasami jak się zamyślę, coś powiem, to potem już nie pamiętam, czy ja to mówiłem, czy nie mówiłem. Także odcineczek, o Boże, co tabelka teraz tu? No tak, jak widły się ma tak kurde koślawo zrobione, to potem tak jest. Czekaj, ja spróbuję. Spróbuję ją tutaj jakoś nakierować. O, czekaj. O, piknie, dobra, poprawiłem. Także pytań tam jakichś takich nie było. Tak więc nie będę tutaj. Wiecie, no nie było z czego właśnie tutaj, żeby coś na coś poodpowiadać. Dlatego tak sobie tutaj teraz działamy na spokojnie. Tak jak mówi, ogólnie chciałbym też powiedzieć już na samym wstępie, że w poniedziałek na pewno nie będzie odcinka. Ale dlaczego w poniedziałek nie będzie odcinka? Bo jak wiecie, są teraz święta. No i to tak wygląda sprawa, że no nie wiem, jak chłopaki czy tam coś będę mieć, ale też chcę sobie tak tutaj z przerwy od tego zrobić. No i wiadomo, nie, jak to jest w te święta. No tam jeden dzień zwłoki chyba raczej nas tutaj nie pokaracie, że żadnego odcineczka dla was nie będzie. No może jakoś się jeszcze to uda, ale nie wiem, no zobaczymy, tak? Jak to wszystko tutaj wyjdzie. Także no. Generalnie co do odcinków, no to póki co wychodzą tak jak były. Czyli będziemy się starać właśnie oprócz tych świąt, w poniedziałki, środy i piątki, tylko no mówię, to jest teraz to też z graniem czasu. No troszkę ciężko, nie? No bo mówię, no chłopaki też mają tam swoje do pogarniania. Też znaleźliśmy chwilę czasu. Ja też w sumie przyszedłem świeżo co i od razu do Giusza, mówię, dawaj lecimy z tymi nagrywkami, bo potem jak znowu wszyscy byśmy nagrywali, no to jest naprawdę trochę czasochłodne, nie? Bo to jednak, godziny. No to już chciałem liczyć te dwie godzinki na same nagrywki, więc to nie jest tak, że ja sam sobie nagram i już jest elegancko, nie? No tutaj tak naprawdę, no to trzeba trochę tutaj poświęcić tego czasu, jeśli o to chodzi, no ale
No jest tak jest, no fajna seria ogólnie wam tutaj się przyjęła. No pod tym ostatnim odcinkiem tak słabo troszkę z tymi łapkami, ale ważne, że próg łapek wbity. Nie to co było na początku, no ale wiadomo, też nie każdy teraz im cieplej, tym też każdy nie będzie siedział przed komputerem i wiecie, ja też teraz będę tak coraz mniej czasu przez dzień spędzał, bo wiadomo jak to jest, te sprawy prywatne i to wszystko. No ale no tak to tutaj sobie wygląda. Ale najważniejsze, że już się dla was odcineczek tutaj fajnie nagrywa. Reszta chłopaków sobie dogra na pewno materiał na później. Czyli tam Pomorski, Oskar, tam z tym nie będzie już problemu. Ale to zawsze trochę szybciej pójdzie sprawdzie, nie? No bo to jednak wiesz, teraz już mamy sobie nagrane, a potem to już tylko z góreczki, no bo co tam dwie osoby już fajnie sobie nagrają i już to elegancko myślę pójdzie. Mogę, kurde, no mogę to w sumie na przyczepę ładować, tylko że ja już 80 zaprowadziłem na to jedno pole. Raczej tam chyba nikt nic nie ukradnie, bo w tych szokach to tam jej nawet nie widać, no. Także już sobie ją tam zaprowadziłem ze względu, że żeby to potem sprawdzić poszło. Bo chciałem z początku tutaj ładować te belki, ale mówię, kurczę, po co ja mam ładować te belki, jak tutaj zaraz przy gospodarstwie one leżą. To sobie je na spokojnie tak o, wezmę na widełki i fyki, już tutaj mało co zostało, ile tutaj zostało, raz, dwa, cztery belki, no to, to już na momencie ogarniemy. Jak ci tam idzie, sąsiedzie? Dobrze. Dobrze ci idzie? Coś może byś chciał powiedzieć do publiczności? Jest super, zbieramy belki, koniec lata, tak. No, znowu przychodzi ta jesień, tutaj trochę mówię, będzie jednak inwestycji. To też zależy jak nam tam gioż sypnie, no, z cenami, no. Jeśli nie dał dobrej, no to do konkurencji trzeba będzie jechać. Ile masz, to będzie trzeba ci sprowadzać, jo? No, będę chciał i to mało tego, bo to nowe. O, chopie. W takie rzeczy jak paszowóz, to nie ma co inwestować, kupować używanych, bo wiesz jak to możesz trafić. Już wyłechtane całe wszystko, a tak nówkę kupisz. Znaczy ja też nie chcę jakiegoś wielkiego paszowozu, no. Taki do 10 tysięcy litrów, 8 tysięcy to już taki maksimum, bo 80, żeby mi to też potargała, no bo to jednak wiecie, no to troszkę jednak też to kuni potrzebuje, a z racji tego, że 80 jest tutaj najmocniejszym ciągnikiem, no to trzeba jednak się tutaj z tym liczyć, że ten ciągnik praktycznie będzie przy tym paszowozie. No wiadomo, jak będzie jakaś takie praca typu Orka, no to rzecz jasna, wiadomo, czy coś innego, będzie ten ciągnik odczepiany i brany pod coś innego, nie? No ale tak na chwilę obecną, no to tak to się wszystko tutaj prezentuje. Miały być tylko dwa nabytki, ale możliwe, że będzie jeszcze więcej, ale to zobaczycie. No i to też jest w sumie też, że tak powiem, zależne od tego, ile będę miał pieniążku, bo jak na chwilę mam z 20 tysięcy, też musi to być, muszę po paliwo znowu jechać, paliwo też nie jest tanie, bo z tysiaka to już walimy, bo to trochę tych beczek tam jednak muszę mieć na zapas, żeby potem tak non stop nie jeździć. Patrzcie tutaj jak ten sąsiad ma tego fajną 16, kurczę, elegancki sprzęt. Tak i to może kiedyś u mnie zagości, ale to jeszcze nie wiadomo jak to będzie, na razie trzeba zadbać o te maszyny. Zadbać o te maszyny, co się ma tutaj u siebie i potem będzie można myśleć nad czymś innym. Miało być ogólnie na tym odcinku zbieranie też kostek, ale że nie mogłem dogadać się teraz chwilowo tutaj z osobą, która no, miała mi tutaj pomóc przy zbieraniu, dlatego wziąłem się za okrągłe kostki. Na pewno z tą osobą będę chciał nagrać na przyszły odcinek, ale kto to będzie, no to zobaczycie. Przyjedzie mi tutaj, pomoże, bo samemu to wiadomo co można zrobić. Sam sobie podjeżdżać, sam sobie załaduj, no to jednak tak nie halo. A te wszystkie właśnie kostki będę tam ładował u góry na oborze, którą teraz tam wam pokazuję. Tak więc tak to się wszystko tutaj właśnie prezentuje. Najważniejsze to ja sobie to wszystko pozwożę. No wiecie, ogólnie to ten pług by nie mógł, nie by... Generalnie ten pług nie jest potrzebny tutaj do 60, bo mi tak nie dźwigło go. No tylko, że no, czasami jednak jak się mocniej szarpie, no to już wtedy może podnieść. Później tak go muszę odczepić, bo ja z pługiem tam nie wywinę u mnie w stodole.
Dlatego tak to wygląda. No, no już tutaj ma taki konkretny sprzęcik, Merlo, fajną ładowareczkę. O takim czymś to już w ogóle można sobie pomarzyć. No nie na moje gospodarstwo, nie na te hektary, które się posiada, już no to tam ma co robić, no ale no tak jak mówię, to jest wszystko też zależne od tego, jak tutaj przyszłość tego gospodarstwa pokaże to, jak to wszystko zaowocuje. No i tak sobie tutaj lecimy na spokojnie. Odcinki tak na chillaucie nagrywane, jak wiecie, no co tutaj będziemy dużo reżyserować. Nie chcę się w takie rzeczy bawić, jak to było na sezonie na rolnika, bo naprawdę to jest za dużo w ogóle pracy i nie, na pewno by nie były taką wypuszczane odcinki, jak są dotychczas. A można powiedzieć, że tam się tyle zawsze człowiek narobił, a rezultat był czasem jeszcze gorszy, nie, niż to na przykład na tych tutaj. No i to też tak mówię, no nie ma za bardzo sensu, żeby z tym się tak tutaj bawić. No ale jest jak jest, no jak tak to wszystko sobie tutaj właśnie powoli działamy z tym, no ale no co. Na pewno będzie coś planowane jeszcze z jakąś tutaj inną serią, tylko chcemy tak na razie się, że tak powiem, przyzwyczaić do tego, nie? Bo wiadomo, jak będzie inna seria też, no to też i gospodarcza prywata trochę zwolni. Z tego względu, że nie będzie wychodziła u mnie przykładowo co tam poniedziałki, środy i piątki. Tylko jeśli jakby miała być jeszcze jedna jakaś seria w późniejszym czasie, powiedzmy, że gospodarcza prywatna w poniedziałki i ta jedna seria na przykład w środę, nie? I tam na przykład weekend jakoś jakby się udało. No ale na to wszystko potrzeba też, jak mówię, czasu. No i tak to sobie tutaj mówię, trzeba z tym jakoś powoli porozkminiać, żeby to taki miało ręce i nogi. Co nie, sąsiedzi? Jest. Nie. A ty co byś chciał dopowiedzieć do tego, co mówię? Zapraszam do mnie na 12. Tak. Także odcinek zaraz po mnie o po 10, o 12 już. Dobra, my jedziemy na tamto pole, gdzie stoi Ursus. Moja 80, patrzcie jak mu tu idzie sąsiadowi. Kurde, idzie jak dzik. Okej. Okay. To tam nawet nie ma co mówić, nie? No. Także kawałek mamy do dojechania na pole, ale o to tutaj chodzi, nie będę nic ucinał, a spokojnie sobie dojedziemy. To jest to moje najdalsze pole oddalone, czyli 133, ale już tam sobie ciągnik fajnie czeka. Mam nadzieję, że koła ma i paliwo, myślę, że nikt tam mi nie rozkradł, bo po ostatniej akcji z Giuszem co mi kostki zaczął kurde brać. A coś tam było ogólnie chyba u ciebie, czy u Łoski chyba, nie? Że Milczek napisał, że są z belkę słomy i wziąłeś troski dla osy, żeby miał miękko tam, nie? Czy to Timba chyba powiedział? Nie wiem kto to ten. Nie. Już teraz nie mogę sobie przypomnieć. Ale tu, a czy to u Pomorskiego było? Pana tu Pomorskiego, nie? U Pomorskiego chyba. No, też mi się wydaje. U Pomorskiego w bagażniku siedział. No, także... Ale nie dałem tej słabej kostki, nie ma. Niech leży na twardym. Te Audi to nawet szyby nie ma już chyba, bo tyś to wyciągnął jak do siebie. Audi i tak mówiłeś, masz na sprzedaż, to co ci tam zależy, czy to... Sprzedaż taniej najwyżej, no. Na razie jest, żeby było. Możliwa się będzie myśleć, jak się potem ceny też ułożą. No. O, czekaj, to ja sobie tutaj tak, albo sobie tu może dam radę. No, tutaj fik. Tutaj cofniemy. Także mówię, fajnie, że tam piszecie te komentarze, bo zawsze jest coś poodpowiadać, coś serduszka wam poprzypominać, jakiś fajny komentarz. No same komentarze typu, że fajny odcinek, albo fajnie was się ogląda, to już naprawdę dużo tutaj dla nas znaczy, no bo wiemy, że warto tą serię tutaj kontynuować. Jest to seria taka wspólna, ekipowa i fajnie to wychodzi. Jak wiecie, też i na live'ach fajnie to wszystko przebiega, bo też dużo osób jest ciekawych, jak się tam potoczą dalsze losy tego gospodarstwa. A wiecie, że też tam zaczynaliśmy na tych seriach live'owych od takich maszyn, no takich jak teraz tutaj jeździmy, tak? Czyli takimi małymi firwkami, ale jakoś to dało radę, nie? I ten, że tak powiem, owocne prace to przyniosło, że jednak godziny, które już są na tamtym save'ie, to są adekwatne do tego, jaki sprzęt tam posiadamy, nie? No, także to nie jest też tak, że sobie, wiecie, no braliśmy
kredyty i zaraz wszystko też byśmy mieli, bo to nie o to chodzi, to trzeba było też to tak rozplanować. Teraz już ogólnie tam te kredyty pospłacane, ale to jak ktoś obserwuje live, no to wie. Teraz tutaj chciałem tylko przypomnieć, jak to się tam wszystko wygląda. Dobra, podjadę sobie 80. Pięknie pali, co tutaj remontować, nic nie trzeba robić w tym ciągniku, elegancko się spisuje. Ciekawe, czy te pole uda mi się całe zmieścić. Mam nadzieję, że na tym odcineczku, kurczę, dam radę całe zebrać, choć nie wiem, bo już mamy tak radę go 15,5 minuty. Nawet nie jak to szczeliło. Ale tu się coś gada, tu się coś też no, przypomni i to potem tak wiesz. I tak jest, nie? Jak ja to mówię. Dobra, zgasimy go, mamy 2, 4, 6, 8 belek, no 2, 4, 6, 8, ty może wejdzie. A jak nie, to na widełki jechane będzie. No ale mówię, przy okrągłych belkach to się jest taki plus, że sobie samemu idzie jakoś, wiecie, przeprowadzi człowiek jedną maszynę, potem przyjdzie się albo rowery wszystko, czy po drugą. No i tak sobie tutaj powolutku działamy, nie? To tutaj dużo też będziemy gadać. No każdy jak ogląda, no to wie, jak to wygląda. Mam nadzieję, że chociaż większość tego odcinka, który jest nagrywany, to oglądacie. Powiedzmy, że w tym momencie zrobię może... Tak, dawno tego nie robiłem, ale to jest takie sprawdzenie, czy ktoś ogląda. Zrobię może hashtag zbior belek, albo hashtag belka, o. Więc Bogiusz w sumie też zbiera, no to będzie tak adekwatne do tego, co robimy. Także hashtag belka, zobaczymy, ile osób w tym momencie oglądało dany materiał. To wszystko teraz zweryfikuję tak naprawdę, nie? Taki teścik, kurczę. No, ale na pewno ktoś, myślę, że tam znajdzie. Mam taką nadzieję, cichą, ale chyba tak. Dobra. Cyk. Dobra, tutaj elegancko. Mamy to fajnie. O, tyku. Chyba mi belka zaraz ucieknie. Halo, gdzie uciekasz? Może ją lepiej zapnę, bo to jest w końcu farming, a na farmingu to wiadomo, jak to wszystko czasami tutaj potrafi płatać figle. No ale trudno, no. Jest jak jest z tą grą. Czasami są rzeczy pobugowane, na których człowiek nawet nie ma wpływu i nawet nie wie, co może się tak naprawdę za chwilę stać. Ale mimo wszystko człowiek dalej w to gra, no bo jednak to fajna gierka. A papa narzekać trzeba, nie? Też na to. No, jakby człowiek nie narzekał, to by było też za dobrze. 18 balotów mi wyszło z tego pola. No ale jakie ty tam długie miałeś te pole, to nie jest takie malutkie, nawet nie było, nie? Nic, jedziemy na dospę. Jo, ja jeszcze tutaj, mam. Tutaj już będę mógł sobie też już, o. Zapniemy belkę, dobra. Tu akurat mam blisko dwie, to sobie też je zaraz załadujemy i będę miał cały dół już zapełniony. Elegancko. Dobra, i fik wsteczny. To jest właśnie wygodne, że 60 bez kabiny, no to i widok nawet w miarę tutaj mu. Wszędzie widać, klimatronik, kurde, aż wiatr we włosach, muchy w zębach. Także jest bardzo dobrze, bardzo dobrze. No, także dzisiaj u mnie pogoda, że tak powiem, jeszcze jak nie ma o czym gadać, to i o pogodzie dobrze porozmawiać, nie? Yes. Mnie pogoda dzisiaj nie za ciekawa, bo nawet już zaczęło kropić w jednym momencie dnia. Także no, nie jest kolorowo przy czwartku. No ale co zrobimy? Jest jak jest. O Jezus. Wiecznie ciepło też nie może być. Chociaż wczoraj było tak ciepło, że na krótkim rękawku człowiek chodził. Także no. Kraksa. Co? Kraksa, pierwszeństwo mi wymusił niebieski samochód. Znowu Mirek Betoniuk. Nie, niebieski samochodzik teraz. No tam na Mirka też uważaj betoniarza, bo on to jest, wiesz, to jest kurde hardcore, nie? Przymiedzą, lecę. On się tam nie czuje, jak wiesz, już przydupi to i dorostał się, nie będzie w ogóle oglądał tam. No, dobra, cyk. Tutaj sobie, teraz będę musiał, jak znowu na dwa razy będę to robił, ale to już raczej na odcinku nie zdążymy, bo będę musiał wziąć, wtedy pojadę sobie 80. I na samym końcu wrócę sobie właśnie przyjdę po 60, żeby to potem rozładować i powoli tam będę sobie układał po drugiej stronie.
też będę miał tutaj niedługo jakąś modernizację w postaci właśnie jakieś wiaty na Forsyta postawienie, bo no chciałem go trzymać w garażu, no ale jak wiecie, no jednak nie bardzo, no bo tam teraz chcę mieć belki z tego względu, że no to jednak wszystko pod dachem trzeba mieć. Nie chcę, żeby mi coś tutaj zgniło. No i tak sobie tutaj to powoli trzeba poogarniać wszystko. No tam deski nie będą drogie, bo dechy to mam do siebie, pojadę do lasu. Jakieś długie sobie potnę na dechy, zbiję sobie jakąś wiatę i tyle, nie? Jo. No, także to też jest tak, wiecie, no, wszystko do ogarnięcia, no nie mówię, że nie. Nie wiem, ile tutaj naładować na tym. Nie, lepiej chyba tak to zrobić. Czekaj, ile tam zostało? Dwa. Ty, to ja w sumie dam radę tak to załadować. Jakoś z tym myślę, powoli do domu dojadę, no dobra. No bo nie chcę tutaj wracać na ten kawałek pola znowu, no bo to tak jednak paliwo też nie jest tanie, ale no... Co nie oznacza, żeby wiecie, ostatnie pół bańki mi zostało, chyba 100 litrów mi zostało paliwa. A co to dla takiego ciapka czy do 60, to łoi ile trzeba, ile wlezie. Ile wlejesz, tyle pójdzie, nie? No, a najbardziej to z ciapkiem. No ciapek jest generalnie do remonciku, no bo... No lipa trochę, lipa, bo wciąga niemiłosiernie paliwa. Dobra, podjedziemy sobie tam. Jeszcze mi tutaj trzy belki wejdą do góry. No to akurat sobie jedną wtedy przywiozę na turze, znaczy na widłach tutaj od 60 będzie picobello. Dobra, myślę, że tak sobie pojedziemy. Trochę pojedziemy z zewnątrz, trochę ze środka. Żebyście nie mówili, że ciągle z zewnątrz gram czy coś, a tak sobie z zewnątrz też zobaczycie, jak to wygląda. Na spokojnie. O, jedzie właśnie Mirek Betonia, czy gdzieś go tam nie mija, czerwonego. Uciekaj, takiego. Uciekaj! No ja nie jestem na drodze na całe szczęście, nie? No ale są fakt. Wtedy pamiętam, to on chyba też był czerwonym, jak mi tam rąbnął. Wtedy to w ogóle taką krakso masakrę mi zrobił, zafundował. O, tam to jest, kurde. Ale to spokój w ogóle. No, jeszcze tutaj jedną beleczkę sobie wrzucimy i mamy już pełną przyczepę. Na razie zwożę jedną przyczepą, bo generalnie tamta przyczepa za mocno z niej wystają belki. No i nie daje za bardzo sobie, że tak powiem, nie daje sobie, że tak powiem, za bardzo tam rady. Dobra, jakoś to tam dowieziemy powolutku po tych dziurach. Polnijmi, ważne, że to na ulicę tym nie wyjeżdżam, to jakoś to ogarnę na spokojnie. Dobra, ostatnią belkę. I mamy już pełen zestaw. A, jedną to sobie wiadomo, wbiję tutaj właśnie widełki i zawieziemy, bo i tak muszę tam pojechać, i tak muszę pojechać na Głospo, bo trzeba to rozładować. Nie mam dwóch ciągników, niestety, i trzeba sobie tak powolutku sobie tutaj radzić. Oczywiście pozdrawiamy tutaj pomorskiego sąsiada i Oskę. Tak jest. Na razie nie ma z nami, ale już przynajmniej jak będą oglądać, to będą chociaż widzieli, że od nas takie miłe pozdrowionka, miłe takie pozdrowionka otrzymają. Dobra, tak więc z takim akcentem będziemy sobie tutaj kończyć. Myślę, że taki materiał fajny ze zbioru wam się spodobał. Trochę człowiek pogadał, jakoś to tutaj fajnie tak poszło w miarę, a jak człowiek dużo gada, to i robota ubywa. Także pamiętajcie, 200 łapeczek w górę i lecimy z kolejnym odcineczkiem dla was. Także za mną był dzisiaj Giusz. Do widzenia. Także trzymajcie się, do następnego. Nara!